Libertà, se può amare te, Jak brzmi opowieść o kobiecie? Był sobie pewien stary i bardzo mądry człowiek. I ten człowiek miał dwie córki, przepiękne, zachwycające, zupełnie od siebie różne, ale każda na swój sposób zniewalająca, fantastyczna. I był pewien młody człowiek, pewien mężczyzna, który zakochał się w tych córkach i poprosił starego człowieka o to, żeby oddał mu swoje córki za żony. Mądry człowiek przyjrzał się mężczyźnie i powiedział: dobrze, oddam ci moje córki, ale pod warunkiem, że podasz mi ich imiona. Mężczyzna starał się dowiedzieć za wszelką cenę, jakie są imiona córek. Podstępem, łagodnością, rozmową z ludźmi, walką z rywalami, bo przecież było wielu rywali do rąk pięknych córek. Ale w końcu mu się udało. Przyszedł do mądrego człowieka i podał mu imiona córek. A stary mądry człowiek powiedział: dobrze, proszę cię bardzo, masz moje córki, oddaję ci je za żonę. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie, we trójkę. A jakie były te tajemnicze imiona? Tego nie wie nikt. Może Balladyna Jalina? A może Antygona Ismena? Fiordiligi i Dorabella? A może Francesca i Faustyna? Ale jedno jest pewne. Obie siostry były od siebie bardzo różne, a zarazem takie same. Jak dzień i noc. Nie mogły bez siebie istnieć.